Witamy Was, docent. Madlena, cześć. polskiemniebrowary.pl. Tak jest, dłutów. Sezon? 2017. Jesień, plecień, co przeplata, więc dzisiaj słońce zgodnie z zapowiedziami jest, ale niestety jest taki wiatr. Orkan Grzegorz. Chcieliśmy na ogródku nagrać, ale niestety warunki nie sprzyjają, mimo słońca. Pierwsze, co ląduje na stole degustacyjnym, to są mistrzowskie okocimy. Okocimy, które zdobyły jakiś czas temu nagrody w konkursie, bodajże we Frankfurcie. Nie jestem fascynatem konkursów, nie śledzę ich, nie jestem w stanie przytoczyć z pamięci, gdzie to było, kiedy to było. Wiem, że chwalili się tym, jako nieliczni z Polski otrzymali właśnie... Informacja, rozumiem, że jest o tej nagrodzie. No. Co ty? Znaczy nie wiem, przeczytajmy. Zaczynamy od okocim, klasyczna pszenica, czyli naturalnie mętne, złociste piwo niefiltrowane. Dużo piszą, dużo się rozpisali, więc tak szybko przelecę. Wyśmienite lekkie piwo wytwarzane z ziaren pszenicy było znane już w średniowieczu, Boże nie morskiej opowieści. Dziś ważymy je według klasycznej receptury, metodą górnej fermentacji, choć nie wszyscy tak robią. O, to przytyk do KP, bo KP, ich pszenica jest, to jest dolniak. Nasza klasyczna pszenica to niefiltrowane, naturalnie mętne piwo o bukiecie moreli. Morele, no super. Goździków. Ciekawe. I dojrzałych bananów. Idealny wybór, gdy szukasz orzeźwienia. Kompozycja słodu pszenicznego i jęczmiennego uwiedzie cię niezwykle łagodnym, wybornym smakiem. Potwierdzają to liczne wyróżnienia, między innymi srebro w ogólnopolskim konkursie Chmielaki Krasnostawskie, czyli tam, gdzie konsumenci oceniają, nie jacyś tam wykwalifikowani jurorzy. Pamiętam okocim, pszeniczne piło się w momencie, kiedy to piwo pochodziło na polskim rynku z litewskiego browaru Schwytyrus, bo również on należał do Carlsberg Polska, więc pszenica była okocimska z Litwy i była bardzo fajna. Więc jestem ciekaw, jak będzie obecnie. Czy ona jest produkowana w Brzesku? Oczywiście nie chwalą się, nie ma żadnej informacji, gdzie jest produkowana. Także tak, słychać nas cały czas, Jak? Coś już próbowałaś wyniuchać? Tak, jest mętne. Wygląd mi się bardzo podoba. Piana jest ładna, prawda? Drobna, biała, obfita piana, złoty kolor, zmętniony, super. Wiem, że aromat też jest zachęcający. Jest owocowy, może troszkę słodki, ale taki orzeźwiający i właśnie owocowy na pewno będzie w smaku. Będzie to piwo w smaku. No dla mnie klasyczny Hefeweizen, czyli banan i goździk dosyć ukryty, także te fenole. Jeszcze tam o morelach pisali, ale no, nie wiem, może w smaku, może w smaku będą. Bardzo przyjemny aromat, zdrówko. No. Cena w Kerfie 2,99. Pewno? Żeby nie było. Więc się zdziwiłem, bo ta pszenica zazwyczaj, oni się cenili. I ta pszenica chodziła po 4 zł, a tutaj to było kupowane w Carrefourze. Dzisiaj jak zwykle zrobiliśmy objazd tych sklepów, żeby zobaczyć właśnie, co jest ciekawego do degustacji. Więc widzicie na początek okocim, czyli niespecjalnie coś super ciekawego. Lidl, Carrefour, tak, tutaj jest Carrefour. Piwo okocim. Nie ma. Jest okocim porter. Jezu, gdzie ja kupowałem tą pszenicę? No dobra, już później. A, w Lidlu. W Lidlu było. Super, kolejny ten. Okocim. Tak, 2,99. Lidl. 2,99. No, jest to naprawdę za okocim. No dzisiaj kupowaliśmy Kulta za 2,99. Dobrze, spróbuj piwa, zobacz jak. No ale to jak już spróbowałaś, to się wypowiedz. Nie no, ty też spróbuj. A co, nie chcesz ten? Być pierwsza? Nie no, mi smakuje generalnie to piwo, więc... No solidnie schłodziliśmy. Nie za zimne. No jest porządnie schłodzone. W smaku jest takie gładkie właśnie, troszkę zbożowe, trochę owocowe. Ogólnie smaczne.
Tak, no generalnie fajnie wszystko, tylko dlaczego to piwo jest wygazowane? No to piwo jest totalnie wysycone, więc ja okej, rozumiem, że niektórzy mają problemy z żołądkiem, niektórzy lubią jak piwo nie ma gazu, natomiast no halo, no w Hefeweizenie, w pszenicznym piwie, które powinno ale być rzeźkie... Ale nie czujesz tutaj gazu, bo ja jednak czuję troszkę... Nie, dla mnie, znaczy troszkę jest, no ale no to jest zbyt mało jak na pszenicę, która ma być orzeźwiająca, więc... Dla mnie mi się kojarzy właśnie to piwo z, właśnie z kultem, więc bardzo fajne dla mnie. No, potem ludzie powiedzą, znowu strofujesz Marlenę. A co chcesz powiedzieć? A to właśnie chcę powiedzieć, że mam odmienne zdanie, ale to nie to, że cię strofuję, tylko po prostu mam odmienne zdanie i według mnie kult ma zupełnie inny profil, ma profil cytrynowy, on jest kwaskowy. A mi się właśnie kojarzy z kultem, więc no, każdy ma tak, no. własne zdanie. Więc, no. To nie pierwszy raz, kiedy się nie zgadzamy ze sobą. To... W kwestii piwnych oczywiście. Nie tylko, wiecie. Kwestia kompromisu tak naprawdę. No, spodziewałem się czegoś gorszego. Znaczy z jednej strony spodziewałem się czegoś gorszego, bo Okocim pszeniczny zrobiony w Polsce to chyba któregoś razu próbowałem, to była totalna porażka. Więc piwo jest w miarę okej, no ale na pewno nie jest to piwo, które mogło zdobyć jakieś laury w konkursie, no bo jest poprawne, tak, ale nie jest niczym zachwycającym. Ale według konsumentów zdobyło ten nom. Nie, nie, tamten w Frankfurcie to było przez certyfikowanych, jak rozumiem, certyfikowanych sędziów piwnych. Ale tutaj była mowa o Chmielakach, więc tam konsumenci. No tak, tylko że to było 2015. Nie. Jezu, nawet nie piszą, kiedy oni to otrzymali. Słuchajcie, jakby co, pijemy warkę 20 kwietnia 2018, czyli Marlenie smakuje? Tak. Mi smakuje średnio. A mi smakuje. Przechodzimy do drugiego piwa. Myślę, że to troszkę możemy tak w tą stronę. Tym razem porter. No już dawno miałem ochotę na ten porter, bo cenowo bardzo atrakcyjnie się prezentuje. W Carrefourze 3,75 zł razem z butelką zwrotną to jest 4,20. To jest naprawdę jeden z najtańszych porterów bałtyckich na rynku. I on również otrzymał w tym Frankfurcie bodajże wyróżnienie, któreś miejsce. I oni nawet też piszą o tych wyróżnieniach, ale zapoznajmy się z dłuższą historią. Mistrzowski porter to doskonały przykład porteru bałtyckiego. Swój wyjątkowy charakter zawdzięcza dłuższemu niż w przypadku jasnego piwa leżakowaniu, czyli że jak na przykład 5 tygodni albo 6 tygodni leżakował, to już jest dłużej. Oraz naszej kompozycji kilku rodzajów słodu, m.in. monachijskiego, karmelowego i palonego. Ten aksamitny, szlachetny oraz bogaty w aromaty dębowej beczki. Sztuczne? Kawy, czekolady i wędzonej śliwki smak robi wrażenie. No okej, zgadzam się kawę, zgadzam się czekoladę, ale śliwka tak, ale wędzona śliwka? Dębowa beczka? Znaczy pewnie sztuczny aromat z dębowej beczki. Nie no, musieliby podać przecież. Zachwyci cię też głęboka barwa oraz kremowa piana. Myślisz, że gdyby to piwo było leżakowane w beczkach, kosztowałoby 4 zł? Nie, ale oni nie piszą, że to jest leżakowane w beczkach, tylko że ma aromat dębowej beczki. To prawdziwie mistrzowski porter, wielokrotnie nagradzany na całym świecie. Między innymi Golden Beer Poland 2013. To akurat Rafał Kowalczyk organizuje ten konkurs. Więc miło, że zaczęli na całym świecie, czyli zaczęli od Polski. I złotym medalem European Beer Star 2015 w Norymberdze. Więc może to nie było we Frankfurcie, tylko w Norymberdze. Nieważne. 22 ekstraktu, 8,9 alko. 17 luty 2019, jeżeli chodzi o partię przydatności. Chyba dawno porteru bałtyckiego nie piłaś, mi się wydaje. Też mi się tak wydaje. Ale dlaczego nie piłaś dawno? Bo? Nie było okazji. Bo nie było okazji. Nie było okazji. No, piana. Bardzo fajna. Tak, trzeba troszkę
Jak zwykle słynne, klasyczne, oldschoolowe. Nie no, jakie niedomyte. No. Domyte. Ważne, że przepłukane. Zdrówko. No troszkę mi się ta barwa nie podoba. Zbyt przejrzysta, zbyt klarowna. Tak, znaczy rubin jest okej, ale bardzo dosyć... A nie powinna być ciemniejsza? No troszkę właśnie według mnie powinno być ciemniejsze. No. Ale piana super. Żółto-brązowa, drobniutka, obfita. Jak popatrzyłem na tą barwę, to się spodziewałem, że taki będzie atak karmelu. Karmelu? Ale jest, myślę... Zapalone słody troszkę. Ale trochę trudno mi wyczuć aromat przez tą pianę. Ale wiesz co? Pianę. Znaczy w ogóle ten aromat jest bardzo stonowany. Jest bardzo delikatny. No, nie przypominam sobie bałtyckiego portera, który pachnie po prostu tak... Śliwki, jaka tam miała być śliwka? Wędzona. To na pewno nie czuję. Bardzo nikły aromat, bardzo nikły. W smaku będą palone słody przede wszystkim. Trochę słodyczy i chyba nic więcej. No, ale zobaczmy. No jeszcze może alko. Może jeszcze alko, tak. No w końcu za coś, na to liczymy. Za coś te 3,75. Za coś płacimy, tak, żeby się odurzyć alkoholem. Nie no, bardzo delikatny aromat ciemnych słodów, takich może bardziej też karmelowych, leciutko słodkich, ale kurczę, myślę, naprawdę tutaj będzie. Żadnego wrażenia, które powinno być przy porterze bałtyckim. Szału, tak no. Słabiutko. To co, próbujemy. Jeszcze raz, zdróweczko. No tego się spodziewałam. A ja się nie spodziewałem. Znaczy... No palone i słodkie moim zdaniem. No, ale no. Słucham. Jak Marlena powiedziała o tych palonych słodach, to mówię, no nie, no palone nie. Palone nie, ale jest przede wszystkim jest paloność zaskakująca, bo tej paloności i w ogóle. Kto ma rację? Ale to nie na tym to polega, żeby se punkty przyznawać, tak? Tylko w aromacie nie było paloności, a w smaku jest paloność, więc to się rzadko zdarza, żeby aromat był właśnie taki neutralny, tak? A w smaku uderza ta paloność. A nie jest dla ciebie trochę wodniste, takie cienkie w smaku? Oprócz tych palonych słodów nic nie ma? Daj mi troszkę posmakować, a nie od razu po pierwszym łyku już atakujesz. Krytycznie dzisiaj podchodzę do piwa. Nie no, jest palone, jest ten karmelkowy posmak, właśnie stąd ta słodycz, karmelkowa słodycz delikatna. Czy ono jest wodniste? W sensie, czy ciało... Takie mam, że jest właśnie takie... No jak na 22... To chyba słabo, no i 8,9, tak? Czyli ono jest dosyć 8, mało. 9% alkoholu? Tak, przy 22 normalnie powinno mieć koło 9,5. Ale więc jest niżej odfermentowane, alkohol. Więc jest odfermentowane tak, żeby mieć to ciało. A znaczy, niekoniecznie. Ja jakoś specjalnej wodnistości nie czuję, no. A ja za to nie czuję zupełnie alkoholu. Że to ma 8-9% alkoholu, to jestem... Słuchajcie, jest śliwka w smaku. Czujesz śliwkę? Nie. A owoce? Takie ciemne owoce? Chciałabym się chyba bardziej głębić w to piwo. Powiem wam tak. Może minimalnie. Za 3,75 ja jestem na tak. Nie rozczarowało mnie, bo no aromat neutralny. Nie. I myślałem, że taki sam będzie smak, że będzie po prostu pustka, woda i alkohol. Ale naprawdę tutaj... Ale tą śliwkę czujesz wędzoną? Tak. Nie wędzoną. Śliwkę zwykłą. No. Jaka tam była śliwka? Wędzona. No to wędzona. Ty czujesz wędzoną? Może nawet, powiem ci teraz delikatnie, nawet czuję wędzoną śliwkę. To piwo z każdym łykiem się otwiera, oferuje coraz więcej. No nie ukrywajmy też, że też leżało w lodówce, więc troszkę jeszcze jest zimne. Aczkolwiek to nie jest tak, że zobaczcie, szklanek oszronionych nie mamy, więc nie pijemy tego piwa w temperaturze 10 stopni, bez przesady. Ciekawe, jakby na dworze smakowało. Znaczy, no my byśmy byli w niekomfortowej sytuacji i byśmy byli przewiani. No więc ja odwrotnie. Pszenica mi nie podchodziła, porter mi podchodzi. A ja odwrotnie właśnie. A ty odwrotnie. Porter ci nie podchodzi, pszenica ci podchodziła. No i słuchajcie, tak to właśnie jest, żeby się dopełniać. I wy zdecydujcie, kto jest.
żeby się dopełniać, a nie to, że jednemu smakuje, znaczy, że każdemu smakuje to samo i potem się nie ma jak podzielić. Tak, a tutaj elegancko, ty dostaniesz pszenicę, ja dostanę porter. Tak, i wszystko jest jasne. I wszystko dlatego właśnie jesteśmy zgodną parą. Nie przesadzaj. Pa, pa. Cześć.